Technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. To propozycje, które dzięki podpisaniu listu intencyjnego znajdą się w ofercie powiatowych placówek oświatowych, czyli w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zespole Szkół w Trawnikach. Pomysł na takie kierunki jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Są potężne luki pokoleniowe w poszczególnych przedsiębiorstwach, dużych przedsiębiorstwach, które już poszukują nowych potencjalnych pracowników. W tym przypadku, jeśli chodzi o przewozy regionalne i PKP, no jest to, nie było takiej tradycji w Świdniku, zaczynamy praktycznie tę tradycję tworzyć. I oby tradycją się stało, że najlepsi w zawodach związanych z koleją kształcą się właśnie w powiecie świdnickim. Nasze szkoły są już przygotowane do przyjęcia nowych uczniów. Szkoła jest do tego przygotowana pod względem technicznym. Mamy warsztaty szkolne i tam będzie się odbywała część praktyki zawodowej. Bardziej specjalistyczne zajęcia będą się odbywały tutaj, w Lublinie, ponieważ tutaj jest taka możliwość, żeby nasi uczniowie właśnie mogli odbywać te zajęcia praktyczne i praktykę zawodową. Istotne jest przede wszystkim, że na przyszłych absolwentów kierunków związanych z kolejnictwem już czeka pewna praca. Będzie rynek pracy, on już jest, on już się otwiera. Natomiast młodzież musi zdawać sobie z tego sprawę, że jest to bardzo dużo nauki, szczególnie nauki praktycznej, ale bardzo przydatna później przy wykonywaniu zawodu. Także serdecznie zapraszam. Potencjał tkwi w młodych ludziach, o czym cały czas pamięta się w branży kolejowej, która już teraz ma dalekosiężne plany związane również ze Świdnikiem. Chcemy zrobić sterowanie ruchem kolejowym, bo tego nam brakuje w Świdniku, choćby z tego względu, że to jest blisko Lublina, a jednocześnie mamy taką potrzebę, ponieważ ludzie jednak z upływem czasu się starzeją, coraz więcej ludzi odchodzi, a wchodzą nowe urządzenia, więc młody człowiek musi przyjść i musi się tym zajmować. I stąd ten pomysł. Patronat nad podpisanym w ubiegłym tygodniu porozumieniem pomiędzy powiatowymi placówkami oświatowymi, a starostwem w Świdniku, przewozami regionalnymi oraz PKP polskimi liniami kolejowymi objął Urząd Województwa Lubelskiego, widząc ogromny potencjał w kształceniu w branży kolejowej. Mam nadzieję, że dzięki również inicjatywie powiatu, że ta kolej będzie nie tylko dobra poprzez restrukturyzację przewozów regionalnych, poprzez modernizację linii kolejowych, ale i dobra kadrowo dzięki absolwentom techników z powiatu świdnickiego, a być może inne powiaty pójdą za przykładem. Nowe kierunki ruszają już we wrześniu, a młodzi ludzie mogą liczyć nie tylko na przyszłą stabilną pracę, ale także na specjalne stypendia jeszcze w trakcie nauki. Czy warto więc wybrać pracę w branży kolejowej? Oczywiście, że tak, do czego zachęcamy już teraz.